Witam Państwa. Ledwo dopiąłem marynarkę, bo Pan mnie tutaj dopchał aparatury tyle. Także tak. Czy tak, to jest mój czwarty wykład związany z tą książką Masoneria Polska 2018. I zawsze miałem kłopoty, bo ta książka jest nie tylko gruba, ale jeszcze na dodatek jest tam bardzo dużo informacji, rozumień i tak dalej. I nigdy mi się nie udawało zaprezentować wszystkiego, co w niej jest. A w niej jest wątek, który dotąd głównie poruszałem w tych swoich wystąpieniach, które zostały nagrane, gdzieś tam są na YouTube. Chabad Lubavitch i relacje tej żydowskiej kabalistycznej, czyli reprezentującej tą samą doktrynę co masoneria, organizacji z PiS-em, a szczególnie z Morawieckim, znaczy jakby wyniesienie Morawieckiego do władzy. No i przy okazji pokazałem, jakie wpływy, jak wielką rolę ta organizacja spełnia na Ukrainie, w Rosji, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. I jest oddzielny rozdział, którego też w zasadzie w żadnym wykładzie jeszcze nie dotknąłem, poświęcony Amber Gold, bo wyraźnie Amber Gold to była inicjatywa Ihora Kołomojskiego, takiego ukraińskiego miliardera, który jest z Chabad Lubavitch właśnie. I PO to kryło, ale no PiS tak samo to kryje, bo prokuratura umorzyła wszystkie wątki, te najbardziej istotne właśnie dotyczące tego, kto za tym stoi, a komisja sejmowa dotycząca Amber Gold dotyczy tylko odpowiedzialności instytucji państwowych, czyli praktycznie odpowiedzialności PO. Nie dotyka istoty problemu. No i część książki jest poświęcona właśnie działaniu Morawieckiego. No, ale ja bym to zostawił na koniec i w związku z tym pewnie nie poruszę tego, chyba że w dyskusji, a znowu na dyskusję nie będzie tak dużo czasu ze względu na te pociągi. Ostatni pociąg odjeżdża 19:30. Natomiast powiedziałbym tak, dlaczego podtytuł jest Wojna Demonów? Znaczy z dwóch powodów, znaczy, że czas wreszcie pokazać, że jakby za tym wszystkim, że to nie jest jakiś porządek tylko polityczny, przyrodzony, tylko za tym wszystkim stoją demony. Natomiast ta wojna jest nie tylko z nami, nie tylko z Kościołem, ale między nimi. Prawda? Ja pokazywałem w poprzednich książkach, jak masoneria się dzieli i zaczyna walczyć ze sobą. I trzeba by zacząć jakby od samego początku, żeby tu zrozumieć, co się dzieje też w Polsce. Znaczy jedna taka uwaga na marginesie. Znaczy widać taką ciekawą rzecz, że faktycznie wszyscy na świecie, którzy się liczą, a przede wszystkim wszyscy źli, uważają, że Polska jest jakimś najważniejszym miejscem, prawda? I oni tu wszyscy przypuszczają atak. Znaczy ten atak jest ze wszystkich możliwych stron. Więc z tego wynika, że, znaczy może to wynika z tego, że tak jak mówił Mickiewicz, że nasz naród jest jak lawa z wierzchu, brudna i plugawa i znowu się wielu wydaje, że to już niewiele z Polski zostało, a tak naprawdę ten ogień tu jest, ten ogień płonie i oni się boją tego ognia, prawda? Ale też są też różne inne powody, no bo na przykład wszystko wskazuje na to, że Chabad Lubavitch czeka na Mesjasza, który tu się pojawi. Ich Mesjasza, znaczy Antychrysta mówiąc naszym językiem, który jakby obejmie władzę nad światem. I nawet ten główny rabin Stambler w dwóch wywiadach to powiedział, między innymi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że on Polskę opuści, jak przyjdzie Mesjasz. Także jakby się spodziewał, że ten Mesjasz przyjdzie niedługo. I zaczynając od początku, prawda? Znaczy my mamy taką świadomość jako katolicy, no, że Pan Bóg objawił swój plan aniołom i szatan się zbuntował i odszedł, zabierając ze sobą część aniołów ze wszystkich możliwych chórów anielskich. Prawda? I jest jakby taka świadomość, że no jest jakaś armia szatana, prawda, którą szatan rządzi.
Natomiast to nie jest tak do końca, bo trzeba pamiętać o tym, że szatan jako szatan zrodził się przede wszystkim z pychy. Prawda? Znaczy są różne jakby próby wyjaśnienia tego, prawda? Że zareagował tak negatywnie, że Bóg będzie człowiekiem, że zareagował negatywnie na to, że królową aniołów będzie kobieta, prawda? Matka Boża, człowiek. No w każdym razie on się zrodził z pychy. I ci aniołowie, którzy za nim poszli, też poszli z powodu pychy. Pycha, jak mówi święty Bernard z Clairvaux, który pokazuje 12 stopni pychy, jest taką chorobą duchową, która jest jak rak. Prawda? Znaczy coraz bardziej, coraz więcej, znaczy chce być wyżej, jeszcze wyżej, chce być Bogiem. Prawda? Czyli to nie jest tak, że to tylko szatan chce być Bogiem, a ci aniołowie upadli, czyli demony mu służą, tylko każdy z tych demonów też chce być Bogiem. Też, a jak chce być Bogiem, no to siłą rzeczy też występuje przeciwko szatanowi, bo to konkurencja, czy przeciwko innym demonom, bo to konkurencja. Znaczy ta cała armia szatana działa jako jedna armia, dopóki ma wspólnego wroga, wspólny front, natomiast już w międzyczasie jakby walczą między sobą. I to świetnie było widać przed narodzeniem Chrystusa, no bo mamy tutaj takie dwa tropy, prawda? Znaczy jeden trop, że na całym świecie powstało pogaństwo, znaczy na całym świecie, to znaczy w Azji, w Europie, w Afryce, w Ameryce Południowej i tak dalej. I to pogaństwo, tam byli jacyś czarownicy, jacyś szamani, prawda? I jacyś bogowie, których oni czcili, też te szczepy, powiedzmy, indiańskie czciły, ale zawsze techniki były te same, magia, prawda? Czarna magia, czyli to samo, co my znamy ze Starego Testamentu i z historii później Europy, czyli odwołanie się do, znaczy te demony tam się jakoś objawiały i to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia, to, o czym mówi wielu ojców Kościoła i o czym pisał sporo Messori, ten wielki katolicki publicysta, który przeprowadził między innymi wywiad z papieżem Janem Pawłem II, przekroczyć próg nadziei. I Messori jakby to zbiera. On mówi, chrześcijanie się rozeszli po całym świecie, prawda? Ale ostatecznie skupili swoją uwagę na Rzymie. Stąd tam się znalazła stolica Piotrowa. I teraz skupili tę uwagę na Rzymie, bo uznali, że ci ludzie są najbardziej biedni, najbardziej nieszczęśliwi, bo są w rękach demonów, bo niektóre te elity, część elit rzymskich się wyśmiewała z tych normalnych Rzymian, że oni tam chodzą do jakiegoś Zeusa, Hery i tak dalej. Natomiast chrześcijanie zauważyli, że tam są, że ci bogowie są realni. Znaczy to nie są bogowie, to są demony i ci ludzie podlegają władzy tych demonów, są ich niewolnikami. I teraz każdy z tych demonów miał własny kult, prawda? Tych bogów było bardzo dużo. I co ciekawe, no bo ważny nurt, o którym dzisiaj będę starał się mówić w tej mojej książce, to są zielonoświątkowcy i charyzmatycy. I po tej książce pierwszy atak, jaki mnie spotkał, to był ze strony księdza, proboszcza, charyzmatyka, albo przynajmniej sympatyka charyzmatyków, i on zaatakował na Facebooku to, co te przed chwilą powiedziałem. I że to śmieszne, że to nieprawda, że tam żadnych demonów nie było, znaczy ciekawe, kierunek ataku. No i on się powołał na tą wypowiedź świętego Pawła w Areopagu, gdzie święty Paweł mówi do Greków, wy jesteście ludzie religijni, nawet macie świątynię poświęconą nieznanemu Bogu. No i mowa na Areopagu świętego Pawła była mową do Greków, do pogan, gdzie on chciał ich nawrócić. Zresztą to było, akurat to okazało się nieskuteczne, znaczy takie publiczne działanie. Natomiast w liście do Koryntian święty Paweł mówi wprost, że w świątyniach rzymskich mieszkają demony i nie można do wspólnego stołu zasiadać z demonami i nie można demonom oddawać kultu. I
te demony straciły tych swoich wyznawców w wyniku działania chrześcijaństwa, prawda? Znaczy chrześcijaństwo przejęło te tereny, przejęło Europę i o starych bogach zapomniano. No i teraz chrześcijaństwo szło w różne strony i teraz zobaczmy, gdzie było zablokowane. Zostało zablokowane w kierunku na kraje arabskie przez islam. No i znaczy islam, jak w tych swoich książkach o islamie pokazuje, no ewidentnie miał inspirację szatańską, prawda, bo tam Mahometowi się objawia duch i mówi, powtarza mu w kółko: Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest Synem Bożym, Chrystus nie zmartwychwstał. No to co to może być za duch? No ale w każdym razie islam jako taki, on nie jest satanistyczny. No później z drugiej strony chrześcijaństwo zostało zablokowane przez judaizm, prawda? Znaczy judaizm był reakcją na Chrystusa. Chrystus nie był Bogiem, tak oni twierdzili, więc nie był Mesjaszem, więc czekamy na Mesjasza. No czekali. 400 lat czekali, żeby przyszedł Mesjasz, czekali, żeby jakikolwiek prorok przyszedł. Żaden prorok nie przyszedł. Stary Testament jakby urwał się nagle i został niedokończony, no bo oni Nowego Testamentu nie uznawali. No to zrobili, napisali Talmud jako taki komentarz, prawda, dopowiedzenie i stworzyli religię w IV wieku, judaizm. I ta religia zablokowała rozwój chrześcijaństwa w kierunku na naród żydowski, ale nie była satanistyczna też, prawda? I znaczy tam nie ma kultu demonów. W islamie nie ma kultu demonów. Prawda? No i samo chrześcijaństwo się rozwijało, które no, szatana i demony irytowało ten rozwój, prawda? Mój syn napisał taką książkę, Michał Krajski, wydaną w Freedom, czy Dom w Częstochowie, Luter i Różokrzyżowcy, gdzie pokazuje krok po kroku, jak to Różokrzyżowcy spowodowali powstanie protestantyzmu. No i przy okazji tam pisze, cytując obficie tatusia, prawda, pisze, że Różokrzyżowcy to oczywiście taka jakby wcześniejsza forma masonerii i kabała żydowska. No i teraz zobaczmy, że w tych trzech religiach powstały trzy ruchy takie demoniczne, które można nazwać ruchami charyzmatycznymi. To znaczy w judaizmie powstała kabała, panteizm, reinkarnacja, czarna magia, odwołanie się wprost do szatana i do demonów, bo tam jest dużo mowy o różnych właśnie takich duchach. I ta kabała została usunięta z judaizmu, wyrzucona na zewnątrz. Ta kabała się rozwinęła w Różokrzyż, wspólnoty Różokrzyżowe, później w masonerię, prawda? To profesor Tadeusz Cegielski, który jest teraz honorowym wielkim mistrzem, mówi, kabała to nasza religia, jedyna prawdziwa religia, religia. I tutaj tak dopowiadając na marginesie, w narodzie żydowskim kabała nie funkcjonowała, znaczy prawdopodobnie funkcjonowała, tylko tak zupełnie podziemnie, podskórnie, tajnie. Natomiast objawiła się na terenach przede wszystkim polskich na przełomie XVIII-XIX wieku i rozwinęła się w wieku XIX w postaci ruchu hasyckiego, który udawał ruch judaistyczny, trzymał się tych wskazań Talmudu, a tak naprawdę promował kabałę i temu towarzyszyły różne takie nadprzyrodzone wydarzenia, uzdrowienia, mówienie językami, takie formy, tańce i znaczy takie przedziwne tańce religijne, prawda? I najsilniejszym ruchem hasyckim w tej chwili jest właśnie Chabad Lubawicz. Jego dotąd w Polsce nie było. Niektórzy mówią, że to wielkim zasługą rabina Szudrycha, który do Polski przyjechał z Kanady, który ochronił Polskę przed Chabad Lubawicz, pilnując, żeby to był tylko judaizm wśród Żydów. Natomiast Chabad Lubawicz przejął środowiska żydowskie i tych wszystkich miliarderów, może nie wszystkich, ale większość tych miliarderów na Ukrainie, w Rosji, przejął też środowiska żydowskie tam w Czechach, na Słowacji i tak dalej. I
Znaczy to jest ciekawe, a propos tych tańców, można zobaczyć na YouTube takie wielkie spotkanie rabinów z Chabad Lubavitch w Nowym Jorku. Parę tysięcy tych rabinów się zjechało. Tam przemawia rabin Rosji, opowiada, że no Putin jest naszym bliskim przyjacielem, to dobry człowiek. I później wszyscy tańczą, prawda? I warto to zobaczyć, żeby, bo w tym tańcu tkwi ta, jakby ta dziwna, demoniczna siła, prawda? Oni tańczą solo, tańczą w parach, tańczą trójkami, tańczą w kółkach, prawda? I taka muzyka jak, znaczy, no taka takie coś sakralnego. I ten ruch hasycki jakby pozwalał na powrót w środowiskach judaistycznych tego, co było, tego politeizmu, prawda? Tego wielobóstwa, tych duchów, złych duchów, demonów. I co ciekawe, znaczy ja doszedłem do wniosku w tej książce, że z judaizmem dzieje się to samo, co z chrześcijaństwem. I to widać w Polsce, bo jak ruch Chabad Lubavitch wszedł do Polski, pierwszy raz się objawił w Pałacu Prezydenckim na uroczystościach Chanuki zorganizowanych przez Lecha Kaczyńskiego w 2006, to od tego czasu już przejął wszystkich Żydów w Krakowie. To znaczy naczelny rabin Krakowa jest Chabad Lubavitch, to tak jakby biskupem, ordynariuszem Krakowa został Świadek Jehowy, prawda? Udający, że on nie jest Świadkiem Jehowy. No, czyli w judaizmie jest takie zjawisko, że oni na tyle słabo znają swoją wiarę, że już nie rozpoznają, że ci, co przychodzą, to nie są wyznawcy judaizmu, tylko jakaś sekta, która się podszywa pod wyznawcy judaizmu. I w islamie, taką kabałą islamską, byli sufiści, znaczy pojawili się sufiści i zresztą co ciekawe, ten ruch suficki się zrodził w Kazachstanie, z którym mamy teraz świetne stosunki. Prezydent jest sufistą, a ambasador, pisałem o tym w tych książkach Masoneria Polska 17, ambasador polski jest imamem, członkiem PiS-u i sufistą. Jeszcze na dodatek masonem, nie? Także, no i o sufistach różokrzyżowcy i masoni mówią, że to tacy masoni, tacy różokrzyżowcy islamscy. Da, oni tam, przypomnę, mówią na 7., 8. stopniu uduchowienia, że dotąd mówiłem, nie ma Boga poza Allahem, a teraz mówię, nie ma Boga poza mną. Da, czyli widać. No natomiast w chrześcijaństwie, znaczy tak, sami różokrzyżowcy to była tak zwana kabała chrześcijańska, prawda? Czyli oni początkowo, znaczy w pewnym momencie jakby skupili się na o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis i mówili, my jesteśmy dobrymi chrześcijanami, czy naśladujmy Chrystusa, tylko w pewnym momencie mówili, no ale już przegoniliśmy Chrystusa, już nie ma co naśladować Chrystusa, bo my jesteśmy bardziej boscy niż był Chrystus. Dali tam oczywiście masę czarnej, białej magii, głównie czarnej. Znaczy różnica między czarną a białą, że przez czarną się robi krzywdę, a przez białą niby się krzywdy nie robi, prawda? Znaczy niby to ma służyć komuś, prawda? Jak sobie przymnożę pieniędzy, to jest biała magia. I ci różokrzyżowcy, znaczy tak, wytworzyli protestantyzm i ten protestantyzm to miała być pierwsza, druga, trzecia, czwarta reformacja, aż to miało doprowadzić do wielobóstwa, prawda? Do tak zwanego chrześcijaństwa wodnikowego. I teraz ten protestantyzm się jakby zatrzymał, prawda? Znaczy nie było tych kolejnych reformacji. Ja mam znajomych protestantów w Bydgoszczy, znaczy ze studiów jeszcze, i był taki etap, kiedy oni mówili, kogo wy katolicy zapraszacie, jakichś heretyków do siebie, bo polski kościół katolicki zapraszał jakichś protestantów, a ci polscy protestanci już ich nie akceptowali, prawda, bo mówili, to są heretycy. No, a teraz ci protestanci, jak z nimi rozmawiam, to się zastanawiają, czy nie przejść na katolicyzm, bo to, co już jest w tym polskim protestantyzmie, no to te kobiety pastorki, tam, prawda, lesbijki i tak dalej, i tak dalej.
Więc protestantyzm jako taki jakby umiera, natomiast zupełnie się rozwadnia. Natomiast w XIX wieku zaczął powstawać taki ruch pentakostalny, czyli zielonoświątkowy. I jest taka świetna książka profesora Zbigniewa Paska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydana na początku lat 90. i ona ma dwie recenzje naukowe. Jedna recenzja jest profesora protestanckiego, a druga jest profesora katolickiego, księdza profesora Skowronka z Akademii Teologii Katolickiej, bo wtedy była jeszcze Akademia Teologii Katolickiej. Czyli książka poważna, naukowa, uznana. No i on tam mówi o prekursorach, takich ojcach, jakby założycielach ruchu zielonoświątkowego i wymienia wśród nich mormonów, bo oni mieli te dary uzdrawiania, mówienia językami i tak dalej. A mormoni, przypomnijmy, uznają, że Chrystus był bratem, jest bratem Lucyfera i uznają, że objawienie się nie zakończyło, czyli oni uznają Stary i Nowy Testament, ale kolejni prorocy, którzy przychodzą w środowiskach mormońskich, mają takie same jakby wagę, ich słowa mają taką samą wagę jak Jezusa Chrystusa, prawda? Więc to objawienie tam u nich trwa. Wymieniają jako takich prekursorów braci Morawskich i to jest ciekawe, bo oni piszą, że bracia Morawscy, znaczy profesor Zbigniew Pasek pisze, że nie wiem, czy to znajdę. Ja już nie będę tracił czasu. Pisze, że oni pierwsi mieli chrzest w Duchu Świętym, pierwsi mieli wylanie Ducha Świętego. I tam jest taka główna postać, hrabia von Zinderdorf, który miał być takim świętym tych braci Morawskich. No i teraz ja dotarłem do tekstów, które pokazują, że oni przekształcili się w lożę masońską błyskawicznie. Mało tego, jakby ten chrześcijański wymiar ich sakralny, to jest takie nieustanne życie seksualne, każdy z każdym, bo to jest taka nowa komunia. I poza tym te różne dary uzdrawiania, mówienia językami, no to Pasek przy okazji pokazuje, że one były u Eskimosów, że one były w różnych kultach w Azji, że były w różnych kultach w Afryce, no więc jakby nie bardzo od Ducha Świętego. No i w XIX wieku pojawia się jakby pierwszy protestant Finney, który mówi o chrzcie w Duchu Świętym i o wylaniu Ducha Świętego i on jest masonem i jakiś czas jakby uczęszcza na spotkania protestanckie i na spotkania loży, później opuszcza lożę masońską i wydaje taki dokument, dlaczego już nie jestem masonem. No i już jest jakby takim czystym protestantem, z tym, że dużo miejsca mu poświęca mój syn w tej książce Luter już o Krzyżowcy, gdzie pokazuje, że dalej jakby głosi doktrynę różokrzyżową. I jego uczniem jest niejaki Parham. I ten Parham pierwszy raz jakby w historii świata w 1901 roku wylewa Ducha Świętego, dokonuje chrztu w Duchu Świętym młodej kobiety. I tak się zaczyna ruch zielonoświątkowy. I ten Parham był masonem i był w Ku Klux Klanie, prawda? Bo Ku Klux Klan założyciel amerykańskiej masonerii i to była taka organizacja do walki z katolikami, Żydami, bo to była masoneria anglosaska, taka znaczy szowinistyczna, no i murzynami. I jak ten Parham tworzy ten ruch zielonoświątkowy, to jest taki drugi założyciel ruchu zielonoświątkowego, który jest murzynem. On przychodzi, uczy się u niego. No to dzisiaj ci polscy charyzmatycy piszą, że Parham był taki, no przecież nie mógł wpuścić wtedy murzyna na salę, nie? Więc był taki szlachetny, że pozwolił mu siedzieć za oknem,
a jak deszcz padał, to pozwolił mu siedzieć na korytarzu. I ten Parham nigdy nie odciął się od masonerii, tam go tłumaczą niektórzy, że on był na niski stopień wtajemniczenia i w zasadzie interesowały go charytatywne działania masonerii, tylko ciekawe, że on w 1928 jedzie do Ziemi Świętej i z tej Ziemi Świętej pisze list do żony, który się przechował, jest w archiwach, gdzie pisze dla braci z loży masońskiej wiozę w prezencie młotek jako wyraz szacunku. No więc jakby ten list jest jednoznaczny. No i teraz zobaczmy jedną rzecz, bo zielonoświątkowcy, a za nimi, bo ja sporo miejsca w książce poświęcam takiemu polskiemu charyzmatykowi Zielińskiemu. Ciągle mylę imiona, jego imiona. Czy on jest Mariusz? Marcin. I on jakby powtarza, bo jego zapraszają biskupi bardzo często, niektórzy biskupi, na przykład biskup Ryś. Zapraszają go biskupi i on mówi to, co mówi, czyli mówi na przykład, że jest taka jakby legenda zielonoświątkowo, charyzmatyczna, znaczy odnosząca się do ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. I on mówi, że papież Leon XIII w Sylwestra 1900 roku wylał Ducha Świętego na Kościół i katolicy go nie przyjęli. Nie byli gotowi i przyjęli go protestanci i w ten sposób powstał ruch zielonoświątkowy, a katolicy musieli dojrzewać, dojrzewali, aż dojrzeli w 1967, kiedy zielonoświątkowcy nałożyli ręce na katolików i przelali na nich Ducha Świętego i ten ruch charyzmatyczny zaczął wchodzić w Kościół katolicki. Więc ta historia o tym wylewaniu Ducha Świętego przez papieża Leona XIII to jest bajka jakby absurdalna, dlatego że Leon XIII wydał encyklikę właśnie wtedy, encyklikę o Duchu Świętym i po pierwsze przypomniał w tej encyklice, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, prawda? Czyli nie można oddzielać od siebie osób. Drugie, że jakby przypomniał to, co przed Soborem Watykańskim II było bardzo w świadomości katolików, że mamy trzy wielkie święta katolickie. Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki. No i Zielone Świątki to jest święto powstania Kościoła katolickiego. To znaczy został wylany Duch Święty na apostołów i oni przez nałożenie rąk przekazują to sukcesja apostolska i papież Leon XIII tam przypomina, było jedno wylanie Ducha Świętego i żadnego więcej wylania Ducha Świętego nie będzie, bo, znaczy to już dopowiadam od siebie, nowe wylanie Ducha Świętego oznacza powstanie nowego Kościoła, a Kościół jest jeden, był, jest i będzie jeden aż do końca czasu. I teraz zauważmy też jakby jedną rzecz na marginesie, która powinna nam się wydawać oczywista, że wiemy od Chrystusa z Pisma Świętego, że jest coś takiego, co się nazywa grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który jest grzechem niewybaczalnym. I on ma różne odmiany, ale jedną z najważniejszych jest zaprzeczenie prawdzie wiary, prawda? Jeżeli ktoś powie, że z całą taką powagą powie, ja nie wierzę, że Bóg jest jeden w trzech osobach, prawda? Są tylko dwie osoby, ojciec i syn, albo jest tylko jedna osoba, ojciec, no to popełnia w tym momencie grzech przeciwko Duchowi Świętemu i... No więc ci wszyscy założyciele zielonoświątkowców to byli heretycy, prawda? Oni byli usuwani ze swoich wspólnot protestanckich jako heretycy. Zakładali ruch zielonoświątkowy jako coś zupełnie nowego. Parham między innymi twierdził, że nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny, prawda? Że grzech pierworodny dotknął tylko Adama, a nie był dziedziczny. Stąd w ruchu zielonoświątkowym aż po Zielińskiego i innych charyzmatyków, którzy jeżdżą po kościołach i uzdrawiają, jest ta doktryna, która mówi, że
choroby pochodzą od złych duchów, da? Bo Chrystus nie chorował i człowiek nie może chorować i choroba nie może być od Boga, choroba nie może być w sensie, w sposób naturalny, więc ona jest od złych duchów i wypędzamy te złe duchy i wypędzamy chorobę, prawda? No i przez nakładanie rąk wypędzają te złe duchy. I czyli ci heretycy, jeżeli było tam jakieś wylanie, to nie było to z pewnością wylanie Ducha Świętego. Tutaj przygotowałem sobie takie fragmenty, ale do zacytowania, ale stwierdziłem, że no to za dużo nam czasu zajęło z tekstów różokrzyżowców jeszcze z XVII-XVIII wieku, kiedy oni mówią, zaczyna się epoka Ducha Świętego. W tej epoce duchy Lucyferów będą wchodziły w ludzi, będą się ludziom objawiały, będą przejmowały, będzie współpraca z ludźmi, no bo demon, czy jak oni mówią, duch Lucyfera ma taki problem, że on jest duchem. Czyli nie widzi, nie słyszy, nie ma rąk, nie ma nóg, on fizycznie nie może działać, on może działać tu, prawda? Czyli tu może spowodować przeświadczenie o chorobie i tu może spowodować przeświadczenie, że choroby nie ma, prawda? Czyli na przykład w Lourdes się stosuje takie procedury, prawda, że uznaje się, że ktoś został uzdrowiony przez Matkę Bożą, jeżeli specjalna komisja obejrzy badania przed i badania po. No i z tych porównania tych badań wynika, że nie były przyczyny naturalne wyzdrowienia, prawda? Że to nie było z powodu jakiegoś leku, przypadku, tylko po prostu, że to był cud, prawda? No to w ruchach charyzmatycznych się cały czas mówi o licznych uzdrowieniach, ale nigdy nikt nie przedstawił żadnych dowodów na to, no bo mówi się, że ktoś zostaje uzdrowiony, on przechodzi 200 metrów spokojnie, a później już zaczyna odczuwać bóle, czy następnego dnia, prawda, bo coś się stało tutaj. I różokrzyżowcy mówili o tych duchach Lucyferów, że współpraca z ludźmi jest taka, że ludzie wpuszczają ich w swoje ciała, prawda? No i oni wtedy zyskują ręce, nogi, oczy, uszy słyszą, widzą i tak dalej. A za to oczywiście się odwdzięczają. No i zobaczmy jedną rzecz, bo ja pokazuję w tej książce, jak Chabad Lubawicz tu wchodzi do Polski, jak wchodzi do Polski sufizm islamski i jak wszyscy ci charyzmatycy różnej maści, bo i zielonoświątkowie, i tak zwani katolicy, przybywają do Polski, prawda? I tutaj jakby głoszą swoje nauki, budują wspólnoty, nawiązują ścisłą współpracę między tymi wspólnotami a wspólnotami protestanckimi. I to ma taką skalę, że budzi zaniepokojenie coraz większe w episkopacie. No i pierwszą taką osobą, która tutaj jakby dała pewien bodziec, był ksiądz profesor Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w naukowym piśmie opublikował taki obszerny artykuł naukowy, gdzie pokazuje, że to jest no, zagrożenie dla całego Kościoła, prawda? Że to może zniszczyć Kościół. No i teraz ksiądz Kobyliński jeździł po całej Polsce, różne konferencje, rekolekcje, konferencje dla kapłanów. Oczywiście część z tego trafiała na YouTube, także można było to obejrzeć. I być może, że to była jakby taka najsilniejsza przyczyna tego, że to zaniepokojenie w episkopacie zaczęło wzrastać. I efektem tego takim najbardziej namacalnym, znaczy, no bo niektóre diecezje zaczęły reagować ostro na tych charyzmatyków, natomiast takim najostrzejszą reakcją widoczną na zewnątrz było wystąpienie księdza biskupa Czai we wrześniu 2007 roku na Jasnej Górze na spotkaniu z kapłanami z całej Polski. I co ciekawe, to wystąpienie było praktycznie cytowaniem tego podstawowego artykułu księdza Kobylińskiego w zasadzie bez komentarza. No, także tu biskup Czaja dużo od siebie nie włożył. I
Zacytuję choćby parę drobnych cytatów z tego wystąpienia, bo ono było bardzo długie, tak jak długi był ten artykuł księdza Kobylińskiego. Natomiast ja w książce jakby całe to wystąpienie prawie że przytoczyłem, prawda? To znaczy, oczywiście nie mogłem całego przedrukować, tylko jakoś je tam skróciłem, ale bardzo mało skróciłem. I na początku tego swojego wystąpienia ksiądz biskup Czaja powiedział: chodzi o zjawisko, które ma już miejsce w naszym Kościele, a stanowi zagrożenie dla jego tożsamości i jedności oraz rozwoju duchowego poszczególnych wiernych, nie wyłączając duchownych. Drugie, zielonoświątkowcy i zwolennicy ruchów zielonoświątkowych w znacznej mierze kwestionują tradycyjną teologię katolicką i protestancką, tworząc własną wizję religii, moralności i życia społecznego. I najważniejsze, na naszych oczach dokonuje się swoistego uziemienia chrześcijaństwa, jego wewnętrznej dechrystianizacji. Efektem pentekostalizacji jest stopniowe przekształcanie tradycyjnych kościołów w jedną uniwersalną wersję pentakostalną. Natomiast po tym wywiadzie ksiądz Kobyliński miał takie swoje wystąpienie, w którym powiedział jakby dwie rzeczy. Następuje głęboka banalizacja religii, czasami nawet kompromitacja, znaczy mówiąc o charyzmatykach. Jeśli w religii odrzucamy fundament racjonalny, to cofamy się do religijności mitycznej. I zakończył to swoje wystąpienie tak. To jest wojna religijna nowej generacji, hybrydowa wojna religijna, jakiej chrześcijaństwo jeszcze nie znało. No, czyli i to jest jakby ten jeden element, i tutaj tylko można powiedzieć o tym Zielińskim, że to jest zadziwiające, że on jest tak hołubiony, to znaczy są spotkania z nim, dzwonią do mnie z parafii, że proboszcz zaprasza go do parafii i przyjmuje listy kolejkowe, robi listy kolejkowe jak na Harrisa, prawda, żeby na kogo on nałoży dłonie. Chłopak ma 20 parę lat, skończył AWF i więcej niczego nie skończył. Oczywiście to może być też powodem, że głosi herezję, tylko że on nie głosi byle jakich herezji, tylko bardzo konkretne herezje, czyli na przykład mówi, że Duch Święty przyjdzie na każdego, kto będzie gotowy. Katolik może nie być gotowy, a ten, kto nie jest chrześcijaninem, może być gotowy i wtedy przyjdzie do niego. Prawda? To znaczy zaprzeczenie dogmatu o grzechu pierworodnym. Poza tym jakby no prezentacja, wracając do tego nowego wylania Ducha Świętego, że cały czas jakby prezentacja nowego Kościoła, w którym wylanie, bo zauważmy, było wylanie Ducha Świętego na apostołów i ci apostołowie stali się biskupami. I Kościół z tego wyszedł papież, z tego wyszła doktryna, na tym się jakby wszystko opiera. A tutaj następuje wylanie Ducha to tu, to tam i ten Sobór Watykański II mówił, że o powszechnym kapłaństwie wiernych, a w ruchu charyzmatycznym praktycznie się mówi, znaczy głośno się tego nie mówi, ale to się sugeruje, o powszechnym biskupstwie wiernych, prawda? Czyli kto dostanie wylania ducha. Tu jedna z pań dzisiaj mi mówiła, że spotkała koleżankę, normalna, pobożna kobieta z Poznania, matka dzieciom, i ona mówi: ja już mam codzienne spotkania z Duchem Świętym, ja nie muszę, Duch Święty mi powiedział, że do Komunii Świętej już nie muszę przyjmować, bo przystępować, bo nie ma po co. Prawda? No to mamy przykład, że właśnie chrzest w Duchu Świętym, czy kontakt z Duchem Świętym jakby zastępuje wszystko, zastępuje Kościół. No i teraz do czego to zmierza? Znaczy jakby te trzy ruchy wlewają się do Polski, ale one, bo sufizm też bardzo mocno, prawda, znaczy Chabad Lubowicz i hasydyzm w tej chwili jest bardzo aktywny w Polsce i one jakby zmierzają do wytworzenia jednego kościoła, takiego kościoła Ducha Świętego, i w każdej wspólnocie jest lider, który jest jakby papieżem, i ten lider ma kontakt z Duchem. I ja postawiłem tezę na koniec, że
na koniec te duchy objawią swoje imiona i okaże się, że w każdej wspólnocie ma inne imię. I teraz zobaczmy jedną rzecz, że PiS, a szczególnie Morawiecki, hołubi strasznie ten chabat Lubawicz, prawda? I cały czas są spotkania, konsultacje i tak dalej. I Stambler, który jest naczelnym rabinem tego chabat Lubawicz Polska, on mówi między innymi o tym, po co tu jest. I jeden z celów to jest obudzenie Żydów w Polsce. Obudzenie, nie wiem jak to użyć w formie przymiotnika, żydowskości w Polsce. I no i teraz ten pytający go pyta go, czy kto się do pana zgłasza, nie? A on mówi, no więcej się do mnie zgłasza Polaków niż Żydów, prawda? I teraz z czego to wynika? To wynika z tego, że podejście do tego, kto jest Żydem w Chabad Lubawicz jest inne niż w judaizmie. Dlatego, że Chabad Lubawicz wierzy w reinkarnację. I teraz mamy taki wypadek, prawda, na terenie Polski zginęło miliony Żydów. No i dusze tych Żydów wyszły z tych ciał i weszły w następne ciała. Tylko nie mogły wejść w ciała żydowskie, ponieważ tych Żydów tyle wymordowano. Więc weszły w ciała polskie. I teraz, jeżeli przyjdzie do Stamblera, albo Stambler przyjdzie do kogoś, ale on prezentuje taką koncepcję, że przyjdzie Polak do Stamblera i powie, jestem Żydem, no to Stambler uznaje, że on jest Żydem. To znaczy, w polskim ciele obudziła się żydowska dusza. Prawda? I ten przeprowadzający wywiad ze Stamblerem mówi, no to wy prowadzicie działalność misyjną w Polsce. No to można by dopowiedzieć, co by było, gdybyśmy wysłali swoich misjonarzy do Izraela, prawda? Ale Stambler mówi, nie, żadnej, my tylko budzimy. A co się dzieje z tymi ludźmi, których obudzicie? A my wysyłamy ich do Izraela na długi czas. Tam się nimi już zajmą. No i on mówi o budzeniu Żydów, ale on nie budzi Żydów. Bo tu nie chodzi o kulturę, o judaizm, tylko chodzi o kabałę. Znaczy dokładnie to samo, znaczy jakby obudzenie, mówiąc językiem Kościoła, w dokumentach Kościoła, pomocników szatana na ziemi, prawda? Czyli budzenie, znaczy tylko tutaj oni występują w wersji jakby żydowskiej, nie? Znaczy, że nazywają sami siebie Żydami. I teraz ciekawe, bo ci rabini polscy są spokrewnieni z rabinami ukraińskimi, czyli z tymi rabinami, którzy są szefami choćby Kołomojskiego, tego od Amber Gold, i są spokrewnieni na tej zasadzie, że ojciec rabinów polskich jest bratem ojca rabinów ukraińskich, bo to wszystko są bracia, natomiast wszyscy oni są z wioski Chabad Kfar pod 12 km od Tel Awiwu, gdzie od urodzenia jakby byli przygotowywani do swojej roli, od urodzenia, bo to jest taka wioska, która jest zarazem szkołą rabiniczną, zarazem uniwersytetem, zarazem takim jakby zakonem, znaczy oni terminu zakon nie używają, ale tak z naszego punktu widzenia można zobaczyć. I teraz zobaczmy, znaczy jedna rzecz jeszcze zdążę zasygnalizować, że przedziwne tutaj jest kwestia Morawieckiego, prawda? Bo już pominę relacje PiS-u, tylko tak, Morawiecki się spotyka z rabinem z Chabad Lubawicz z Nowego Jorku w Nowym Jorku. I ten rabin zamieszcza film na YouTube sam z tego spotkania, tylko oczywiście fragmenty spotkania. I ten rabin, z którym on się spotyka w Nowym Jorku, to wszyscy Żydzi go nienawidzą,
znaczy ci normalni, że tak powiem. I on ma zakaz wstępu, nie wolno czytać jego książek tam przez Żydów, prawda? On się nazywa Botech. I on między innymi napisał, znaczy dwa takie jego bestsellery, to jest Koszerny seks, że miłość no to jest coś ważnego, ale seks jest ważniejszy, seks jest święty. I napisał książkę Koszerny Jezus, czyli o tym, no, jak możemy, znaczy jak Żydzi mogą potraktować, znaczy jakiego Jezusa mogą przyjąć, jakie chrześcijaństwo mogą przyjąć. Czyli praktycznie książka zawiera warunki, co my mamy zrobić, żeby stać się koszerni, prawda? No i wraca Morawiecki do Polski i występuje w zoo, prawda, w Warszawie, bo zoo było prowadzone w okresie międzywojennym przez Żabińskich. Ja się na ich książkach wychowałem, prawda, te książki o zwierzętach. A Żabińscy w czasie II wojny światowej przechowywali Żydów w tym zoo. I Daniels zrobił nagrodę Żabińskich. No i tam występuje, co ciekawe, występuje rabin Stambler z Chabad Lubawicz i tego media jakby nie podają, szczególnie prawicowe. Występuje marszałek Senatu, różne tam osoby z PiSu i występuje Morawiecki, prawda? I Morawiecki tam zaczyna snuć opowieść, że moje dwie ciotki Żydówki, prawda, jedna się uratowała, bo Polacy ją przechowali, a druga uciekła do Rosji i teraz mieszka w Izraelu. No i później jak Morawiecki zostaje premierem, to takie najpoważniejsze źródło żydowskie w internecie dostępne, Żydowska Agencja Telegraficzna, czyli coś w rodzaju Polskiej Agencji Prasowej, podaje, że premier o żydowskich bankier o żydowskich korzeniach został w Polsce premierem. I na to reaguje tata Morawieckiego, Kornel, który mówi, ja nic nie wiem o żadnych korzeniach żydowskich mojego syna. Nie? Mówi, te kobiety, które on wymienił, to były takie przyjaciółki rodziny i on jako małe dziecko mówił do nich ciocie, więc tak powiedział ciocie, prawda? Znaczy ciekawe, że jakby po pierwsze, kto mówi prawdę, a po drugie, że Żydowska Agencja Telegraficzna dała się tak zwieść. No, że człowiek o żydowskich korzeniach. I w listopadzie Morawiecki się spotyka na kolacji koszernej z ministrem, jednym ministrów Izraela i jest cała reprezentacja PiSu, znaczy w sensie, że każde środowisko wewnątrz PiSowskie, znaczy wewnątrz tej koalicji całej i jeden jego reprezentant tam jest na tej kolacji i to jest oczywiście kolacja Chabad Lubawicz i później on zostaje premierem, to jest, prawda, bo to jest koniec listopada, w grudniu zostaje premierem i później spotyka się w styczeń, luty, marzec z rabinami wciąż tymi z Chabad Lubawicz, w marcu się spotyka z Botechem i najciekawsze jest spotkanie 10 kwietnia, no bo obchody rocznicy smoleńskiej, wszyscy są na krakowskim przedmieściu z PiSu. A dokładnie w tym samym czasie Morawiecki je kolację koszerną z rabinem Botechem. No i z tego znowu są zdjęcia, film, fragmenty tej kolacji zamieszcza rabin. Znaczy, no i rabin po tym spotkaniu z Botechem, znaczy z Morawieckim, mówi mniej więcej, bo to ja oddam treść, to nie jest dosłowny cytat oczywiście, że Żydzi nie czepiajcie się Morawieckiego, on swoje dzieci posyłał do żydowskiej szkoły. No i to potwierdza Weiss, ten znany Szewak Weiss, który mówi o jaką szkołę chodzi, czyli o szkołę Laudera. W kwietniu Morawiecki się, 2018, Morawiecki się spotyka z Lauderem, jedzie specjalnie do Brukseli w tym czasie. No i teraz Lauder ma tę fundację i tak, na początku prezesem tej fundacji w Polsce, bo teraz w ogóle nie wiadomo, kto jest prezesem, ale na początku prezesem był rabin z Chabad Lubawicz, a w tej chwili, jeżeli wziąć pod uwagę całą fundację, nie tylko polski oddział, to dyrektorem do spraw wychowania i szkolnictwa jest rabin Chabad Lubawicz z Wiednia. No jak się zajrzy na stronę internetową tej szkoły, bo to jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum,
no to tam nie ma programu, są tylko nazwiska nauczycieli i przedmioty, jakie oni wykładają. I bardzo dużo jest nauczycieli od kultury żydowskiej, historii żydowskiej i języka hebrajskiego. Katechetów oczywiście nie ma. I ciekawe jest menu, bo oni co tydzień zamieszczają menu i w tym menu nie ma mięsa. Znaczy w ogóle jest bardzo niskobiałkowe odżywianie dzieci, bo na przykład cały obiad to truskawki z ryżem. No to tak mało niskobiałkowa dieta. Znaczy niskobiałkowa dieta ma to do siebie, że utrudnia samodzielne myślenie, prawda? To ja się z tym zetknąłem, jak analizowałem kiedyś tam różne sekty. I teraz znowu mamy tutaj wątek, znaczy podkreślmy to, Chabad Lubawicz, nie judaistyczny. To nie jest wątek, znaczy bo problem, co pokazałem w tej książce, że te wszystkie ataki na Polskę ze strony Żydów, to one tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że one są z innego powodu, znaczy nie z jakichś tych powodów, które nam się wydaje, że one są, tylko są z tego powodu, że polskie władze się skumały z Chabad Lubawicz, a Żydzi ortodoksyjni i w ogóle nawet nieortodoksyjni nie lubią tego Chabad Lubawicz. Tylko trzeba pamiętać, że Chabad Lubawicz jest w otoczeniu Trumpa. Znaczy Hasydzi, Chabad Lubawicz, przypomnijmy, to są Hasydzi. Natomiast inni Hasydzi niż Chabad Lubawicz w tej chwili nic nie znaczą. Prawda? Ani w środowiskach żydowskich, ani na świecie. Znaczy większość Hasydów była w Polsce i oni zginęli w czasie II wojny światowej. Czyli jak się patrzy, było kilkudziesięciu tych takich słynnych cadyków, no to 99% z nich albo została zastrzelona, albo skończyła w piecach. Także to jest ciekawe, że, bo a propos tego można powiedzieć, znaczy jakie Chabad Lubawicz miał olbrzymie wpływy zawsze, to pierwsze, szósty Rebbe Chabad Lubawicz razem z dworem ucieka z Rosji Sowieckiej do Polski. W 1939 jest w Warszawie i dwór mu mówi, opuszczamy Polskę, a on mówi nie. W 1940 roku Niemcy już zaczynają robić getto. Dwór mówi do Rebego, opuszczamy Polskę. On mówi OK. I w tym momencie oni to opisują w ten sposób, że skontaktowali się z rządem Stanów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych skontaktował się z Canarisem, najbliższym współpracownikiem Hitlera, szefem wywiadu. Canaris osobiście dopilnował, żeby dwór wsiadł do pociągu do Berlina i teraz 18 Żydów z walizami w kapeluszach, z pejsami, prawda, w środku II wojny światowej przejeżdża pociągiem do Berlina, z Berlina na Łotwę, z Łotwy do Sztokholmu, z Sztokholmu do Nowego Jorku, tam jeszcze czeka pałac na niego i szósty Rebbe mówi do... Pewnego dnia się budzi i mówi, muszę powiedzieć Senatowi Stanów Zjednoczonych, żeby ogłosił ten rok rokiem wychowania i Senat ogłasza rok rokiem wychowania, a prezydent to wtedy, chyba był siódmy Rebbe, a prezydent wtedy to był Carter, od razu jeszcze reaguje na to, ogłasza coroczny dzień wychowania w Stanach Zjednoczonych w dniu urodzin Rebbe Chabadu, prawda? Więc to pokazuje, jakie są wpływy choćby w samych Stanach Zjednoczonych, więc przełożenie polityczne to ma. Przełożenie polityczne to ma. I mi się to kojarzy ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, które wypowiedział podczas jednej z miesięcznic na krakowskim przedmieściu. Powinniśmy trzymać z najsilniejszym. A być może, że to jest najsilniejszy, prawda? Ale taka zasada okazuje się być jednak niezbyt, prawda? I teraz ten Chabad Lubawicz prowadzi w Polsce taką działalność, jaką prowadzą wielonoświątkowcy przez ruch charyzmatyczny. Znaczy jakby wprowadzają kabałę, prawda? Wprowadzają, znaczy myślenie kabalistyczne, doktrynę kabalistyczną. I wprowadzają ją jakby no, poprzez te
najwyższe szczeble polityczne. Natomiast sufizm, no to jest jakby oddzielna sprawa. Ja może w tym momencie skończę, a jak co, to dopowiem, będzie więcej czasu na dopowiedzenie na pytanie. O czym? O Trumpie. Znaczy główną osobą, no to jest oczywiście ten mąż Iwanki Trump, Kushner. I teraz tak, Kushner od dziecka był chowany w Chaba i później na Harvardzie był, bo wielkim sukcesem szóstego Rebe było to, że jak on zaczął być aktywny w Stanach Zjednoczonych, on się ogłosił Mesjaszem. Umarł, siódmy powiedział, że ten szósty jest w nim i siódmy jak umarł powiedział, że już czekajcie, niedługo przyjdzie Mesjasz, prawda? I ten szósty Rebe wymyślił coś takiego, Chabad House. I to Chabad House założyli na wszystkich uczelniach w Stanach Zjednoczonych plus jeszcze w różnych miejscach. I to jest takie miejsce, gdzie ma przyjść ktoś, znaczy no z założenia to powinien być Żyd, ale no nie wiadomo, kto jest tym Żydem, prawda? Więc i tam można jakby uzyskać wszystko, tam można jeść, tam można spać, tam jak dom kultury, jak dom religijny, wszystko. I Kushner całe studia na Harvardzie spędził w tym Chabad House Harvard. I ładował straszne pieniądze, w pewnym momencie został osobistym sekretarzem rabina, bo każdy Chabad House prowadzi rabin razem z żoną i oni jakby, natomiast no rabin to Chabad Lubawicz Polska otworzył szkołę rabinacką w Warszawie w 2007 roku i w 2008 wypuścił tam 30 chyba rabinów. Więc tego nie można porównywać z seminarium duchownym, tym bardziej, że tam nie ma żadnych święceń tak naprawdę. I był sekretarzem rabina i jak Trump został prezydentem, no to o Kushnerze się mówi, że to jest nieformalny wiceprezydent, że on tam decyduje. I co ciekawe, jak rodzina się oczywiście siłą rzeczy przeniosła do Waszyngtonu, to Kushner z żoną szukali domu i kupili taki dom, który był naprzeciwko Chabad House, żeby mogli tam uczęszczać. Natomiast, co jest ciekawe, że on jest bardzo bogatym człowiekiem, z ojcem założyli firmę, później tą firmę przejął i na interesy Kushnera dał 250 milionów dolarów Soros. Natomiast, a co ciekawe, bo Soros jest przeciwnikiem Trumpa, prawda? I nie pamiętam nazwy ulicy, ale Kushner postawił taki wieżowiec w Nowym Jorku przy jednej z ulic i kupił działkę o numerze 666. I ten wieżowiec w nazwie ma nazwę ulicy 666, czyli jest taka wielka nazwa. Także to ten wpływ Chabad Lubawicz przy Trumpie, bo to nie jest jedyny z Chabad Lubawicz. Tak? Doktorze, chciałem zapytać o pracę Kaczyńskiej, bo kiedyś czytaliśmy, że Lech Kaczyński z wielkim zadowoleniem przyjmował reaktywację Wybryku w Polsce przez swoją minister Żomecką. Jaki jest teraz jego brata związek z tą masonerią? Bo pan doktor tu wspomniał, że musimy trzymać znajomości. To miał na myśli, tak? Bo możemy się domyślać, że właśnie to masonerię. A jeszcze taki widzisz w telewizji. To znaczy, że mówią, że on jest uśpiony teraz. Był wielkim mistrzem jakiejś masonerii. Czy to jest jakieś uśpienie, czy to jest taki, czy to fałsz jest? I w ogóle, kto pan spogodzi? To za dużo pan ode mnie oczekuje, ale tak, wie pan, jeżeli porównamy Chabad Lubawicz z Breitbart, to Breitbart to przedszkole, znaczy jest dużo słabsza organizacja niż Chabad Lubawicz, o mniejszych wpływach i zrobiło się zabawnie, w pewnym sensie oczywiście, bo wszyscy ze wszystkimi walczą i bardzo trudno się zorientować, bo tak, teoretycznie w Polsce mamy silne, no,
silne środowisko judaistyczne, prawda, te wspólnoty żydowskie. Tylko że Związek Gmin Wyznania Mojżeszowego ma budynek w Warszawie i ma swoją stronę internetową. I w tym budynku w tej chwili ma, to jest własność gmin żydowskich, a w tym budynku swoją siedzibę ma Breit i nie ma Breit swojej własnej polskiej strony internetowej, tylko korzysta ze strony internetowej gmin żydowskich. Więc jest pytanie, jakie tu są relacje pomiędzy żydowskimi masonami a wyznawcami judaizmu. Bo wszystko wskazuje na to, że jednak pomimo to, że Breit w Polsce rejestrowało się w ambasadzie amerykańskiej, to polskie Breit nie jest powiązane z masonerią amerykańską, czyli masonerią rytu szkockiego, tylko jest powiązane z masonerią rytu francuskiego, czyli bardziej z Francuzami, z Rosjanami, z GRU i tak dalej, prawda? I teraz nazwisk nie pamiętam, ale one są w książce. Może sobie przypomnę w trakcie, no ale te nazwiska i tak nie są najważniejsze, bo one niewiele nam powiedzą. W każdym razie, kiedy, no jeden jest Sergiusz Kowalski, znaczy, czyli jak Kaczyński się spotkał, Jarosław, w zeszłym roku z Chabad Lubawicz, dwoma rabinami Chabad Lubawicz, tam był Jonny Daniels, który moim zdaniem jest tylko takim wysłannikiem Chabad Lubawicz i ten młody człowiek no, ma takie wielkie wpływy, dlatego że za nim stoi Chabad Lubawicz. I był szef Żydowskiego Towarzystwa Kulturalnego, który był założycielem Breit, czyli oni razem przyszli do Kaczyńskiego i Kaczyński ich przyjął jak jakichś takich książąt, prawda, czy ambasadorów. Natomiast za to między innymi zaatakował Kaczyńskiego strasznie Sergiusz Kowalski, a Sergiusz Kowalski to jest aktualny szef Breit w Polsce. No, czyli oni się już tak pokłócili, że te kłótnie idą, no bo Soros, prawda, jest uznany za wroga numer jeden Izraela, nie wpuszczają jego pieniędzy, nie wpuszczają jego do Izraela, a Soros jest współwłaścicielem Gazety Wyborczej, czyli Gazeta Wyborcza jest wrogiem numer jeden Izraela, a PiS jest przyjacielem numer jeden Izraela. No to się wszystko odwróciło, prawda? I czyli w części Breit atakuje PiS jako antysemitów, a w części Breit broni PiS jako największych przyjaciół Żydów. Także taką mamy sytuację. W wodzie ryby łowią. Tak, proszę. Może jeszcze tak dodam, że tak, masoneria podlega pod czarnego papieża. Tak zwanego. Czarnym papieżem jest generał jezuity. Teraz mi się wydaje, że najważniejszy. Cała masoneria działa według praw noachickich. I przyszła religia będzie oparta na prawach noachickich. Z tego co wiem, w 2014 roku w Rosji zostały te prawa, zaczęli wprowadzać. Co pan powiedzmy by powiedział na temat praw noachickich a masonerii, czy pan Chabad Lubawicz? Znaczy wie pan, nie bardzo wiem o czym pan mówi, szczególnie o tych jezuitach. Natomiast powiedziałbym tak, że masoneria, tak jak mówi Kościół, to są pomocnicy szatana na ziemi, prawda? Znaczy, i to jest jakby coś, co jest podstawowe. Tam nie ma czegoś takiego jako jakaś superdyscyplina, bo tak jak wszystkim demonom i szatanowi odbija, każdy chce być panem, to wśród masonów jest to samo. Znaczy, współpraca między nimi jest tylko współpracą jakby z musu, bo każdy chce być tym najwyższym i jeżeli zaraz przed rewolucją francuską masoneria się podzieliła na masonerię rytu szkockiego i rytu francuskiego i te masonerie działają konkurencyjnie i czasami wspólnie uderzą we wroga, czyli na przykład w kościół katolicki, ale bardzo często walczą między sobą. Znaczy to widać też w stosunkach Stany Zjednoczone-Rosja, prawda, że niby walczyli, niby się wspierali, znaczy trudno powiedzieć, prawda, bo Ameryka niby walczyła z komunizmem, a cały czas go dofinansowywała.
Ale to nie robiła jakby Ameryka, tylko to, to robili jedni masoni, drugi masoni. Niekoniecznie Żydzi, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, ja myślę, że Trump jest odłamem tego, jest bardzo silna masoneria taka nacjonalistyczna, anglosaska. To się jeszcze wywozi od Cecilia Rhodesa, czyli oni by chcieli usunąć Żydów z róż. Prawda? To już raz im się udało na przełomie XIX i XX wieku. Także tu widać jakiś sojusz pomiędzy tą nacjonalistyczną masonerią anglosaską a żydowską w wypadku Trumpa, ale oni się tak pokłócili, że ludzie od Sorosa są po stronie Trumpa i ludzie od Sorosa są po stronie Clinton. Oczywiście można założyć, że to jest wszystko dla nas, a oni razem trzymają. Ale wydaje się, że jednak nie, że oni wszyscy są przeświadczeni, że ich zwycięstwo jest już blisko. No i w takiej sytuacji to jest normalna sytuacja, że oni się wcześniej pozażynają, bo walka, kto będzie miał władzę, prawda? To jest dla nich ważne. Oni nie mają żadnych zasad. Żadnych. Znaczy jedyna zasada, zostanę Bogiem. Jak najwięcej władzy, jak najwięcej wyznawców, jak najwięcej nakarmienia mojej pychy. To są jedyne zasady. Także w tym sensie nie rozumiem. A prawo do achijskie? Nie. Wyjaśni pan, co to jest. Nie. Jest 7 praw do achijskich, według których działa sekta Kabat-Lubawicz. Powinien pan o tym słyszeć, jeżeli pan... Nie zetknąłem się. Znaczy Chabad-Lubavitch, wie pan, przestudiowałem całą literaturę Chabad-Lubavitch i na tym się nie natknąłem, prawda? To znaczy w książce jest jakby pełny wykład ich doktryny kabalistycznej, prawda? No i hasyckiej. Ale mówię, tego się nie natknąłem. Być może, że to tkwi gdzieś tam indziej, bo oczywiście nie roszczę sobie pretensji do tego, że przedstawiłem wszystko, prawda? To znaczy, wie pan, ja jestem, takie przeświadczenie zapisałem w ostatnim rozdziale książki, że przyszła religia światowa, znaczy tak jak i teraz to widać, że to jest połączenie tych trzech ruchów, czyli sufizmu, hasydyzmu i ruchu charyzmatycznego i działanie, znaczy jakby w jedną religię, która będzie działała w oddzielnych wspólnotach i w każdej wspólnocie duch będzie miał inne imię, czyli jakby powrót do czasów, które zastali chrześcijanie, takiego wielobóstwa, gdzie każdy demon ma swoich wyznawców i jakby każdy jest zadowolony. Nie? Natomiast oczywiście to, co pan mówi, mogą być różne plany, pomysły, natomiast te plany i pomysły palą na panewce. To nie jest tak, że ktoś tam konkretnie ma władzę, to znaczy konkretni ludzie, czy nawet konkretnie szatan na przykład, czy Lucyfer, prawda? Że zło nigdy nie ma dyscypliny i nie ma posłuszeństwa, bo każdy działa we własnym interesie. I teraz oczywiście, jeżeli jest okres, że jest ktoś najsilniejszy, to ten najsilniejszy dominuje. To był taki okres zaraz po śmierci Cecilia Rhodesa, że w całych Stanach Zjednoczonych ze wszystkich lóż usunięto wszystkich Żydów, prawda? To był taki krótki okres, dlatego powstało to Najbrit wtedy, prawda? Ale później oczywiście sytuacja wróciła do normy i już. Może ktoś nowy, tylko pani. Mnie interesuje inna sprawa. Mnie interesuje sprawa sukcesji prezydentury w Rzeczypospolitej Międzywojennej i pan Potocki. Potocki, tak. Znaczy, wie pani, ja się tym mało interesowałem, znaczy był u mnie jakiś książę, zapisałem sobie jaki, ale nie pamiętam, bo to dosyć dawno. I ten książę mi mówił, że z tą sukcesją to ani jeden nie ma, ani drugi nie ma, że to wszystko jest lipa, prawda? Natomiast... Słucham? Na trzeciej RP. No tak, ale... Tam się tak wszystko zawirowało, że pytanie, czy ten Kaczorowski w ogóle miał jakąkolwiek sukcesję, to jest jedno pytanie, a drugie, czy ten, który
przekazał Potockiemu swoje uprawnienia, to po pierwsze, czy faktycznie mu przekazał, a po drugie, czy miał jakiekolwiek prawo mu przekazać. Ale ja bym powiedział tak, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo przecież i tak się nie da jakby tego otworzyć. Natomiast w swojej książce Przyszły ustrój Polski ja napisałem tak, że ja byłem w młodzieżówce Konfederacji Polski Niepodległej w 79. Byłem współzałożycielem, byłem wtedy studentem pierwszego roku. I wtedy nas uczyli tak, że wolna Polska to będzie stan prawny, powrót do stanu prawnego z dnia 1 września 1939 roku. No i czyli należałoby dokonać, skasować ten cały okres, że ten PRL i kontynuacja PRL-u, czyli państwo, w którym my żyjemy, to jest nielegalne, to nie jest polskie. Teraz wracamy do stanu z dnia 1 września, czyli dokonujemy wyboru według tamtej konstytucji. Prawdopodobnie uznajemy, że ta konstytucja była też nielegalna i wracamy do poprzedniej konstytucji, a następnie i tak to wszystko kasujemy, prawda? Dlatego, że ja przygotowuję teraz taki cykl artykułów dla prawy.pl, dlatego dla prawy.pl, bo mój synek Michał Krajski został redaktorem naczelnym prawy.pl. I na temat niepodległości, z okazji roku niepodległości. Moim zdaniem II Rzeczypospolita nie była niepodległa. Formalnie, politycznie ona była niepodległa, ale wpływy masońskie, wpływy zewnętrzne, jakie tam były, dyskwalifikują to państwo, prawda? No przecież poczynając od hymnu i tak dalej. Polska utraciła swoją państwowość z dniem śmierci Jana III Sobieskiego, bo później już byli Sasi, prawda, i ten. Więc natomiast powrót do stanu z dnia 1 września jest o tyle ważny, że my pamiętajmy o tym, że są jakieś umowy, które były zawierane z Polską, prawda, i trzeba pamiętać o naszych wschodnich terenach, prawda, bo w świetle II Rzeczypospolitej to jest ciągle Polska, prawda, Lwów, Wilno i tak dalej. Natomiast ziemie zachodnie, no to nie ma w ogóle co dyskutować. Niemcy nam zrobili taką krzywdę, że te ziemie nam się należą, choćby jako odszkodowanie. W ogóle nie ma co dyskutować, prawda? Jeszcze by powinni dołożyć, nie? Czyli z jednej strony mamy granicę na Odrze, z drugiej strony załóżmy, że mamy granicę według umów II Rzeczypospolitej, prawda? Stąd ten powrót do tego stanu prawnego jest ważny w tym sensie, plus w II Rzeczypospolitej, w jakimś sensie ona była niepodległa, w sensie politycznym, w sensie prawnym, więc, bo nie w sensie duchowym, prawda? Nie w sensie, ktoś inny miał wpływ na Polskę w II Rzeczypospolitej, nie tylko Polacy, nie tylko katolicy. I więc wiele rzeczy jest ważna kontynuacja pewnych prawnych, bo my żyjemy w takim stanie, że my ciągle prawa ustalone przez Bieruta realizujemy, prawda? Także wracając, kończąc do Potockiego, że ja bym się Potockim nie przejmował. Nie? Że II Rzeczypospolita według niego może rościć prawa właśnie reparacji wojennych. Też, ale oczywiście. Ale tutaj jest kwestia też i ziemi, prawda? Miast, naszego dorobku. Tak, pan? Ja przepraszam, chciałem się zapytać tylko odnośnie, czytając rosyjskich historyków odnośnie rewolucji lutowej, oni ostatnio zaczęli pisać, że w Rosji na przykład rządy po abdykacji cara Mikołaja II, rządy Kieryńskiego na przykład i ten rząd wcześniejszy, że tam bardzo dużo ministrów i sam Kieryński na przykład, to też byli masoni i że wiem, że to doprowadziło do tragedii. Patrząc dzisiaj na historię współczesnej niektórych państw, na przykład Ukrainy, gdzie Habab Lubawicz podobno też ma duże wpływy, czy pan doktor nie widzi tutaj jakiejś takiego nadchodzącej, że nie tragedii, ale jakiejś takiej trudnych czasów dla niektórych państw. To znaczy tak, co do tamtych czasów, tak naprawdę rewolucji tej komunistycznej nie było, prawda? To znaczy ci masoni wcześniej, którzy już byli
znaczy stwierdzili, że z carami sobie nie poradzą, no to co oni zrobili? Rozłożyli kompletnie Rosję, prawda? Rozłożyli państwo rosyjskie i 500 osób mogło sobie wejść do Pałacu Zimowego i ogłosić, że jest państwo komunistyczne, prawda? Gdyby państwo rosyjskie było silne, żadna rewolucja by mu nie dała rady, bo to nie było tak, że chłopi i robotnicy tam poparli i tak dalej, i tak dalej. I teraz Ukraina, no to Ukraina jest totalnie rozłożona, prawda? Znaczy tak naprawdę sprawnie funkcjonuje tylko tam, gdzie Chabat Lubawicz ma pełną władzę, prawda? Bo Kołomoński ma między innymi swoją armię prywatną. Natomiast ja się nie dziwię, że Ukraina się rozpada, znaczy całkowicie, bo dwa powody. Po pierwsze, oni za dużo chcieli, prawda? Bo oni ta wschodnia Ukraina to nie jest Ukraina, prawda? Jak oni ją wchłonęli, bo Stalin podarował, no to sobie wzięli kłopoty na głowę, a po drugie, tam nie ma żadnego narodu, bo nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński, prawda? To jest lud i nie ma żadnej tradycji państwowości, prawda? Oni nie wiedzą, co to jest państwo, oni nie potrafią budować państwa i dlatego się wszystko sypie, ale dodatkowo myślę, że Chabat Lubawicz to rozkłada, prawda? Dlaczego oni to rozkładają? Bo ja od dawna wiedziałem, to jeszcze mi kiedyś studenci mówili, którzy miałem takie roczniki studentów, że oni jeździli na roboty do Izraela. Znaczy nie do Szwecji, nie do Anglii, tylko do Izraela. Im się tam strasznie podobało, bo tylko w soboty pracowali, prawda? Za tych Żydów ortodoksyjnych, a cały tydzień, znaczy 24 godziny, a cały tydzień na plaży, tak jak turyści. I oni mówili, że wszyscy Żydzi, których oni spotykali, to mówili wrócić do Polski, prawda? Wrócić do Polski. I Chabat Lubawicz ma taką tendencję. Tylko studiując te teksty Chabat Lubawicz zrozumiałem jedno, że oni przez Polskę nie rozumieją tej Polski, którą my dzisiaj rozumiemy. Oni przez Polskę rozumieją tą Polskę, która jest na Ukrainie, bo to jest Polska. Oni tam się narodzili, stamtąd ma przyjść ich Mesjasz, tam się urodził ich pierwszy Mesjasz, znaczy pierwszy Rebbe, drugi Rebbe, tam wszyscy Rebbe byli stamtąd. Ci nasi rabini, ci tu Chabat Lubawicz w Polsce, oni są dziećmi człowieka, który urodził się na Ukrainie i który wychował się na Ukrainie. No bo on wyjechał do Izraela tam w 68 czy nawet później, i oni się już urodzili tam w tym Izraelu. Więc ewidentnie oni chcą przejąć Ukrainę i być może, bo nawet ten główny rabin Chabat Lubawicz na Ukrainie, jak było obchody święta Chanuki na Ukrainie z politykami, to powiedział, to jest nasza ziemia obiecana. Natomiast oni mają problem z Izraelem, bo połowa Żydów, w tym Soros, prawda, jest za likwidacją Izraela, połowa masonerii jest za likwidacją, bo oni uważają Izrael za państwo szatana. Znaczy w ich rozumieniu szatana, prawda? To znaczy, że takie państwo, które zdradziło, bo ono ma za dużo tych zachowań takich europejskich, jakichś praw europejskich, jakichś takich, no, jak europejskich, to z korzeniami chrześcijańskimi, więc jest jakiś, tak podejrzewam, bo tutaj to jest tylko hipoteza, że oni by chcieli, że jest tendencja, jest plan jakiś, żeby odtworzyć jakby Izrael na Ukrainie, prawda? I stąd być może jest to wypychanie Ukraińców do Polski, prawda? Że już mamy tam ze 4 miliony tych Ukraińców, że robią sobie wolne pole, a resztę się tam wyginie w wyniku wojen i w wyniku epidemii, prawda? Bo my też nie mamy świadomości, ja napisałem na blogu Savoir Vivre, dokonując recenzji hotelu, w którym byłem, że nie podobało mi się minusy. Jako minusy tego hotelu zapisałem, że cała obsługa pokojowa to są Ukrainki. I ktoś mi zarzucił, że ja jestem tym, jak to się nazywa? Nie rasista, tylko taki. No ale wiadomo, o co chodzi, nie? Na co odpowiedziałem i sobie w tym momencie to uświadomiłem, bo sprawdziłem źródła, że na Ukrainie w tej chwili szaleją wszystkie możliwe epidemie. Prawda? Nie ma lekarstw, nie ma żadnych szczepionek takich, które się daje, prawda, przy epidemii. I te epidemie, już w Czechach jest epidemia odry, prawdopodobnie z Ukrainy.
Także te epidemie mogą ich bardzo ograniczyć ilościowo, natomiast oni to mogą zawlec do Polski, no bo tu tyle ich przyjeżdża i tego się nie bierze pod uwagę, prawda? No bo jeżeli w hotelu mnie pokój sprząta Polka, to ja wiem, kto mi sprząta, prawda? A jak wchodzi Ukrainka, to nie wiem, co ona na sobie niesie. Cholerę, dur, odrę i tak dalej, bo nie wiadomo, skąd ona przyjechała, w jakim rejonie była, prawda? Bo to w różnych rejonach. Także Ukraina jest w sytuacji bardzo ciężkiej. A wracając do tego, jak gospodarka Ukrainy? Przecież to jest żyzna ziemia, że tak. No tak, ale tam nikt tego nie rusza i nikt nie ma żadnej gospodarki. Tam jedyne chyba to jest ropa, gaz i tak dalej. W tej chwili, prawda? Polskie miliardy, panie doktorze, chciałem zapytać, jakie są związki rządzących naszych z Kołomojskim i z innymi zgodziami na Ukrainie, bo miliardy złotych co roku z Polski idą. Znaczy, wie pan, znaczy, jest tak, że w tej chwili jest wojna Kołomoński bieżące władze, bo człowiekiem Kołomońskiego, znaczy Chabat Lubawicz by rządził formalnie na Ukrainie, gdyby prezydentem lub premierem była ta kobieta. Tymoszenko. To jest Julia Tymoszenko. Ona jest człowiekiem Kołomońskiego. Natomiast ci, którzy rządzą, to też są Żydzi, co prawda, ale oni są z innej bajki i oni chcą zniszczyć, zabić Kołomońskiego, prawda? W 2016, to są przedziwne rzeczy, bo największy prywat, największy bank na Ukrainie, Privat Bank, coś odpowiednik naszego wielkością, PKO BP, należał do dwóch z Chabat Lubawicz, Kołomońskiego i Chaba i Bogoliubowa. I premier mu zabrał ten bank, 60% Ukraińców tam miało swoje pieniądze i zapłacił mu jedną hrywnę. I dziwne jest to, że oni po tym nie splajtowali, nie? No bo to było ten. Ale jakby Kołomoński to przeżył, tylko co on zrobi? Natychmiast zwinął wszystkie interesy w Polsce. Znaczy Amber Gold uwalił i te linie lotnicze wszystkie, polskie, niemieckie, bo miał i w Niemczech linie. Więc prawdopodobnie albo ratował skórę, albo, i to mówi wielu specjalistów, że on zbiera pieniądze na rewolucję. Dlatego, że ten rząd, który jest na Ukrainie, jest dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Chce go wsadzić do więzienia. On zrobił tą Euromajdan. Po Euromajdanie, bo wtedy mu chcieli też zrobić krzywdę i liczył na to, że Tymoszenko będzie prezydentem, ale ona przegrała. Nie? I wtedy, znaczy wcześniej, to zrobił Euromajdan, obalił to, a później znowu przyszedł rząd jakby przeciwko niemu, więc fachowcy przewidują, że w najbliższym czasie będzie znowu wojna na Ukrainie, znaczy domowa, prawda? Znaczy rewolucja. Kto jeszcze nie był? Panie doktorze, jak to można rozumieć? Wspomniał pan o Kołomońskim i Amber Gold, tak? Mhm. Identyczna afera prawdopodobna była w latach 90. jak Baczki, Jąsiorowski okradli, bo tak trzeba powiedzieć, okradli bank, tak? Okradli bank, no. Mhm. Na podstawie tak zwanego oscylatora, no, z Banku Światowego, drugim podpływem. A teraz wspomniał pan o Kołomońskim. Jak to jest możliwe? Przecież tą całą aferę ochraniało polskie państwo i służby. Jak to jest możliwe? Znaczy wie pan, bo plan był inny. Plan był taki, że oni założyli z tym takim, zapomniałem nazwiska, założyli ten Amber Gold i ono miało nigdy nie upaść. To nie chodziło o okradanie ludzi, prawda? To miała być pralnia złota. To znaczy mieli przywozić złoto z Rosji, prawdopodobnie wywozić je na zachód, przywozić do Polski, do Amber Gold i później ten Amber Gold, ludzie mieli zarabiać na tym złocie, prawda? I oni by wypłacali te pieniądze tym ludziom i tu by się pojawiały miliardy i te miliardy później, bo to nie chodziło o zarobek, bo jemu nie brakuje pieniędzy, tylko chodziło, znaczy zarobek by był zarobek na ruskim brudnym złocie. I ludzie by dostawali pieniądze i w pewnym momencie by firmę zamknęli, ale oni chcieli wykupić lot,
chcieli wykupić inne linie lotnicze, niemieckie, bo nie wykupili przecież, na Ambergold wykupił najstarszą niemiecką linię lotniczą i w ostatnim momencie sprzedał ją za 1 euro przed tym upadkiem firmy. No i teraz widać, przecież wiadomo, że w Ambergold cały czas pompowano z zewnątrz pieniądze, prawda? On nie miał prawa upaść. I ci to przyznają, to nawet Małgorzata Wasserman to przyznaje, że było pełno słupów, prawda? Bo jeżeli wiemy, że przychodzili bezdomni i wpłacali po 100 tysięcy, jakiś rolnik wpłacił 500 tysięcy na Ambergold i w ogóle nie złożył skargi, żeby mu oddali, prawda? I służby ABW się przyszło do tego rolnika i go pyta, dlaczego pan nie chce odzyskać pół miliona? On mówi, a co to jest pół miliona? A tego nie. Znaczy, bo to też był sposób na pranie brudnych pieniędzy, że wpłacali przez podstawione osoby, prawda? Czyli PO było poinformowane prawdopodobnie tam na szczycie i tu musiała brać udział wszystkie masonerie możliwe, musiały współpracować. Nie? No nie, ale służby to za mało, bo to się opierało o najwyższych polityków, o premierów i tak dalej. I ale Tusk. Tiki mają wszędzie. No dobrze, ale wie pan, jeżeli założymy, bo pan by, z tego co pan mówi, to by pan przyjmował hipotezę, że służby rządzą światem. Nie, wszędzie ludzie mają swoje. No tak, ale no, a kto stoi na czele służb? No więc wie pan, jak ja mówię masoneria, pan mówi służby, ale dochodzimy do, tylko dokończę, że PO musiało być głęboko przeświadczone, że nigdy nie będzie żadnej afery z Ambergold. Prawda? Nie, ale że nigdy nie będzie żadnej afery, że nie będzie żadnego poszkodowanego, prawda? Bo oni mogli to prowadzić w nieskończoność, albo mogli w pewnym momencie ogłosić, że ceny złota się wyrównały i zamykają firmę, wypłacają wszystkie pieniążki, które się ludziom należy. Wypłaciliby te pieniążki, bo zobaczmy, co tam się stało. Prokuratura nie zbadała dokumentów Ambergold, tylko zleciła zbadanie dokumentów Ambergold zachodniemu koncernowi, temu Ernst Young. I teraz ten oskarżony, ten, co to na niego wszystko zwalają, to on mówi, że oni mieli papiery na tam 800 milionów, nie? A tak naprawdę przepłynęło przez Ambergold wiele, wiele więcej i to potwierdza różne doniesienia medialne jeszcze z tamtych czasów, kiedy ktoś rozmawia, dziennikarz rozmawia z ABW i ABW mówi, już doszliśmy, że 2 miliardy przeszły przez konta, prawda? A teraz oni mówią oficjalnie, że 800 milionów, prawda? Czyli to miało, znaczy jakby zupełnie inny wymiar niż wygląda na zewnątrz. Natomiast ci ludzie, którzy tam stracili, to były przypadkowe ofiary zmienionej sytuacji, bo po prostu ten plan związany z Ambergold został zmieniony ze względu na sytuację właśnie na Ukrainie, bo tam wtedy wygrał ten, co to w końcu do Rosji uciekł, Janukowycz. I złoto z Rosji już nie mogło płynąć, dlatego że Rosja przestała to, znaczy rząd rosyjski zabronił wysyłania złota do Ambergold, dlatego że to by wzmocniło przeciwników Janukowycza na Ukrainie, a Rosja chciała Janukowycza. Pan i później będzie pan. Tak? Czy mógł pan doktor przeczytać jednak te cytaty z Różokrzyżowców XVII wieku? Znaczy... Znaczy Różokrzyżowcy pisali tak, rozpoczyna się, to był XVIII wiek, prawda? Rozpoczyna się epocha Ducha Świętego, który jest istotą stojącą wyżej człowieka, kimś innym niż syn i ojciec. Rozpoczęcie się epoki Ducha Świętego spowodowało, że apostołowie nim napełnieni mówili różnymi językami. Osiągnąć to może każdy, kto szczerze dąży do zjednoczenia z Duchem Świętym. Wtedy zacznie on mówić różnymi językami. Jako historyczny przykład można, tutaj pisze współczesny Różokrzyżowiec, może posłużyć postać hrabiego Saint-Germaina, późniejsza reinkarnacja
Christiana Rosenkrauza, założyciela zakonu Różokrzyżowców, który mówił wszystkimi językami, a ludzie, którzy z nim rozmawiali, przekonani byli, że jest on tej samej narodowości, co oni. On również osiągnął pełne zjednoczenie z Duchem Świętym. I teraz jak pan sobie wstuka w internet Saint-Germain, prawda, to jakby otworzą się panu różne bardzo ciekawe materiały na temat, no bo to był taki wielki prorok Różokrzyżowców i tam tego Ducha Świętego jest pełno. Pan. Chciałem zapytać, bo powiedzieliśmy dużo o premierze Morawieckim, co by pan mówił, to stwierdziło, ma jakąś puszczenie. Powiedzieliśmy dużo o Morawieckim i to, co pan Kreski powiedział, stwierdziło moje obawy, a chciałbym zapytać jeszcze o pana prezydenta. To znaczy, no z tych moich... Było nawet dzisiaj jedno z pytań zaproponowanych przez pana prezydenta do Konstytucji, gdzie oczekuje gwarancji konstytucyjnej członkostwa w Unii Europejskiej. I w NATO. Znaczy tam jest... To jest tak pomieszanie z poplątaniem, prawda? Bo te pytania konstytucyjne to jest robienie z Polski jakiegoś takiego na stałe państwa socjalistycznego i to jest bardzo niebezpieczne, bo na przykład zagwarantowanie konstytucyjne 500+ i teraz nam się wali budżet i my musimy płacić te 500+ i nie ma już na nic, a my dalej płacimy to 500+, bo jest w konstytucji, a z drugiej strony te zapisy na temat Unii Europejskiej, no to jest stałe jakby uzależnienie, niezależnie od tego, co się dzieje, bo tam nie ma próby zmiany tak naprawdę wzmocnienia jakichś wartości, prawda? No, natomiast z tego, co... Znaczy ta... Precyzuję, bo chodzi już o aneks, czemu aneks dzisiaj nie jest ujawniony. Znaczy wie pan, już odpowiadam. Ja to napisałem w książce Masoneria 2014. Ja tam przewidywałem jakby przyszłość i napisałem, że w sensie politycznym w przyszłości będzie koalicja PO-PiS, a prezydent będzie z, jakby od strony Rosji. Prawda? Czyli PO będzie gwarantowało interesy niemieckie, PiS amerykańskie, a prezydent rosyjskie. Nie? I mówiąc językiem politycznym, bo mówiąc językiem masońskim, to chodzi o nową Jałtę i nowy podział jakby Polski przez między masonami różnymi, ale podział nie w sensie terytorialnym, tylko w sensie stref wpływu. No i wszystko mi się zgadza, bo PO zostało co prawda odsunięte jako PO formalnie, ale w tej chwili Polską rządzi PO tak naprawdę. No. Tak. Znaczy, no, jakby to nie nazwał, to są ludzie z tej samej bajki, prawda? Natomiast prezydent Duda, znaczy, bo ja pamiętam, co się działo w PiS-ie przed wyborami prezydenckimi. To znaczy, byli różni kandydaci na prezydentów, między innymi profesor Andrzej Nowak był kandydatem. Natomiast nagle wyskoczył Duda i nawet czasami niektórzy pisowcy mylili go z tym drugim Dudą, z Solidarności. I wtedy zaczęło się mówić, że jakby Jarosław Kaczyński idzie na przegraną. Prawda? No bo wyciągnął nieznanego człowieka bez osobowości jakby na ten. No i teraz wygrał. No i wygląda to na... Znaczy ja napisałem to w tej książce chyba, że to jest formuła nasz prezydent, wasz premier. Tylko, znaczy nasz premier, wasz prezydent, tylko to obowiązywało, jak była pani Szydło. A teraz obowiązuje formuła wasz premier, wasz prezydent, a nasz minister spraw wewnętrznych. Także to jest dziwna sytuacja, że teoretycznie rządzi PiS, a PiS po ludziach sądząc nie ma nic do powiedzenia. Nie wiem. Uważam, że dwóch ministrów, którzy byli za narodem, czyli Maciejewicz i profesor Szyszko, zostali uwolnieni. Zaraz, bo ja się gubię. Pan, tak? Może jeszcze chciałbym zabrać głos na temat drugiej sekty. Większość polskich polityków należy do nich. To jest sekta Opus Dei. Między innymi Andrzej Duda i ten Ziobro nasz. Ostatnio na szkolenie był Patryk Jaki, chyba 10 kistów.
które prowadziła właśnie Opus Dei. Mhm. I Opus Dei, z tego co ja wyczytałem, podlega bezpośrednio pod papieża. Mhm. To znaczy, struktura Opus Dei jest taka, że to znaczy szef podlega pod papieża, ale to nie wynika z tego, że znaczy inaczej to trzeba ująć, że Opus Dei nie podlega biskupom, bo to nie jest tak, że podlega papieżowi, ale nie podlega biskupom, prawda? Natomiast, znaczy to prawdą jest, że bardzo dużo polityków ze wszystkich możliwych stron należy do Opus Dei, bo... Czy to nie jest powiązane z masonerią? Zaraz powiem. Bardzo dużo polityków należy do Opus Dei i spotykałem, jak rozmawiałem z różnymi politykami, to oni mówili, jestem w Opus Dei, wie pan kogo tam ja spotykam? Wszystkich, prawda? PO, PSL i tak dalej. Natomiast, znaczy ja nie potrafię wiele powiedzieć, prawda? Znaczy raczej nic nie potrafię powiedzieć. Znaczy ja miałem jedno, znaczy dwa miałem skojarzenia, znaczy przygody z Opus Dei, bo ja się nigdy Opus Dei nie zajmowałem. Jedną przygodę miałem we Włoszech, jak byłem studentem, kiedy ksiądz polski mi wskazał studenta i powiedział, zobacz, on jest z Opus Dei, rektor go w drzwiach przepuszcza. I ja poszedłem do tego studenta i mówię do niego, ty jesteś w Opus Dei, coś mi opowiedz, bo ja nic nie wiem na temat tej organizacji. I ten student się sam ciężko przestraszył, później zapytał się mnie, kto mi powiedział, że on jest w Opus Dei. Jak ja powiedziałem, że ten ksiądz, to jak później powiedziałem temu księdzu, to ten ksiądz co mało zawału nie dostał, nie? Ale w sumie, znaczy to tyle, prawda? Natomiast to, co mnie uderzyło drugi raz, to jak była sprawa arcybiskupa Wielgusa i ona była jeszcze niezakończona, to ksiądz Moszoro, który wtedy stał na czele polskiej Opus Dei, wypowiedział się w Rzeczpospolitej, ja sobie to dobrze zapamiętałem, że czas wreszcie usunąć tych wszystkich starych biskupów, co to nie wiadomo, z kim są powiązani, i wprowadzić w Polsce kościół młodych biskupów. Znaczy, jakby wystąpił za usunięciem, za tym, żeby Wielgus odszedł, i to mnie no, poraziło, prawda? Znaczy, taka wypowiedź mnie poraziła, tym bardziej, że dlaczego on. Znaczy, jako kto on się wypowiada w tej Rzeczpospolitej? Jako ksiądz? Jako szef Opus Dei? Prawda? I to jest cała moja wiedza. Także, znaczy, Opus Dei, znaczy, jeszcze bym dopowiedział tak, że, bo to pan mówił tutaj o jezuitach, że templariusze, później jezuici, dominikanie, to były organizacje, które, jeżeli można użyć słowa organizacja, prawda, które miały służyć Kościołowi i służyły Kościołowi do pewnego momentu, i w pewnym momencie jakby zostały przez kogoś przejęte. Opus Dei zawsze stosowało, no bo wiadomo, teraz dominikanie na całym świecie, prawda, i wszyscy najwięksi heretycy to albo dominikanie, albo jezuici. Opus Dei to była organizacja zawsze, która pilnowała takiego tajnego działania. I się mówiło o tym, że oni się przygotowują na czas prześladowań Kościoła. Że jak będzie Kościół prześladowany, to oni będą mogli jakby ten Kościół ratować, bo nie będą znani władzą. Ale tu istnieje niebezpieczeństwo, że przy takim systemie działania no to może nastąpić przechwycenie. Może, bo ja nie wiem, prawda? Natomiast no też mnie niepokoi to, że bo to za czasów jeszcze LPR-u, to, że w tej samej wspólnocie modlą się obok siebie członek Ligi Polskich Rodzin, członek PO, członek SLD, członek PiS-u, bo tu mi coś nie pasuje. No, a wizyta Morawieckiego teraz u papieża? Z jakiego ramienia? Znaczy, całe... Papież jest zorientowany. Kto jest zorientowany? Papież jest zorientowany o Morawieckim. No ale wie pani... Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to cała polityka PiS-u i Morawieckiego dzisiaj to jest czysty PR, prawda? Czyli robi się to, co ten. Natomiast akurat papież Franciszek zawsze jeszcze wcześniej, jak był kardynałem i później,
miał bardzo dobre i ścisłe kontakty ze wszystkimi organizacjami żydowskimi. Więc jakby tu kontakt z Morawieckim, czy przyjaźń, załóżmy, by nie dziwiła. Najlepszy przyjaciel naszego Rabina Buenos Aires, papież Bergoglio. Była ilustracja w czasopiśmie, jak się sam znaczy, jak ja pisałem tą książkę Papież Franciszek, dokąd zmierza Kościół, prawda, no to tam zanotowałem między innymi, że Bergoglio przez 2 lata przed wyborem na papieża prowadził wspólny program w telewizji z rabinem. No, także tam w tej telewizji ichniej, nie? Południowoamerykańskiej. Tak? Ja mam pytanie, panie doktorze, jak pan skomentuje to, że za parę dni na klubie Bilderberga, który będzie miał posiedzenie w Turynie, zaproszony został, czy sam się wprosił, bo to trudno nie powiedzieć, kardynał Parolin, czyli minister spraw zagranicznych Watykanu, inaczej mówiąc. I jak to się ma do dawniejszej, właściwie chyba obecnej też, przynależności papieża Franciszka do Rotarian, czego się nie wypierał. To znaczy, wie pan, mówiąc bardzo ostrożnie, Kościół za papieża Franciszka ma bardzo otwartą politykę, prawda? Znaczy, pamiętajmy o tym, że podczas swojej wizyty, znaczy i nie tylko tu chodzi o politykę, ale chodzi powiedzmy o preferencje, prawda? No bo ewidentnie będąc w Stanach Zjednoczonych, papież Franciszek opowiedział się w sposób jednoznaczny za panią Clinton, a przeciwko Trumpowi, prawda? To, no to też jest jakiś sygnał, prawda? Znaczy politycznej jakby aktywności. No bo on jest wymieniany jako następca obecnego papieża już w tej chwili. Ciekawe, co się ziści. Jest młodym kardynałem i na pewno dożyje do następnego konklawę i zobaczymy. A jeszcze tak chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo pan doktor właściwie na tych spotkaniach tylko omawia sprawę masonów. Oczywiście oni mają niesamowicie duży wpływ, bo z reguły wszyscy, którzy rządzą światem, czyli nadbankierzy, są z reguły masonami, to samo zresztą we Watykanie, kardynałowie i tak dalej, w Polsce też tacy są. Także jak to się ma do tej sieczki masońskiej, która nie ma żadnego wpływu, a tylko ta góra właściwie, bo bankierzy praktycznie, ci, którzy mają pieniądze, rozdają karty. Jeżeli jest masonem zarazem, no to wiadomo, że ma wzmocnienie. Natomiast ta pajęczyna jest głównie oparta o koncerny międzynarodowe, o udziały, o te aktywa, które posiadają konkretne nazwiska kilku rodzin nadbankierskich, a wszystko reszta to jest właściwie przystawka i takie mieszanie polityczne i ogłupianie ludzi na całym świecie. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Nie o organizację. To znaczy, wie pan, tak by wyglądało, że bankierzy, to znaczy tak jak Dawid Rockefeller, prawda, że oni tym trzęsą. Natomiast oni sobie w większym stopniu zdają sprawę z tego niż my, że ten pieniądz, który teraz funkcjonuje na świecie, jest fikcją. No i że to jest siła realna dziś, a jutro może przestać być siłą. Oni nie mają pieniędzy, oni mają quasi pieniądze, prawda? Znaczy no to nie chyba. Jest ich własność, ale tak się zachowują jakby. Nie, nie, zgoda, że banki mają wielkie wpływy, tylko że więc to byłoby tak jak pan mówi, to jest logiczne i ja o tym pisałem, prawda? Że natomiast jeżeli chodzi o ludzi, masonów tam w różnych tych, na różnym stopniu, no to po pierwsze nie można, znaczy my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ludzie potrafią być głupi, prawda? I jest bardzo dużo ludzi, którzy w to wierzą, prawda? Natomiast druga rzecz, że świat bardzo przypomina świat komunistyczny, prawda? To znaczy zapisanie się do masonerii, to tak jakby zapisanie się do Komunistycznej Partii Rosji, prawda? To daje, otwiera drzwi, otwiera karierę i tak dalej. Teraz się pojawiła nowa możliwość, prawda? Bo można iść do Chabad Lubavitch i powiedzieć, czuję, że jestem Żydem
i zapiszą w poczet Żydów, prawda? I to co Kulka, prawda? Ten wielki nasz skrzypek Kulka, który ostatnia jego wypowiedź w dzienniku było, prawda? Bo dziennikarka go zapytała, co jest największą przeszkodą w rozwoju pana kariery? A on odpowiedział, to, że nie jestem Żydem. I od tego momentu przestali mu w ogóle zadawać pytania i jego kariera poszła w dół. Znaczy, no bo może to była jakaś emocja, prawda? Skrzypkowie są emocjonalni. Także ci masoni niżej, oni mogą sobie zdawać sprawę z tego, że to jest tylko kwestia kariery, tylko że ja bym powiedział jeszcze tak, że poszczególne kraje są pewnie dzielone jak dominia, prawda? Czyli za wierną służbę dostajesz w nagrodę Ukrainę, albo dostajesz w nagrodę Polskę, albo dostajesz w nagrodę Czechy, prawda? I to też jest coś, prawda? I wtedy to zarządzanie jakby światem nie jest bezpośrednie, tylko pośrednie, prawda? Że tak jak ten klub Bilderberg, gdzie się zjeżdża ileś tam osób, tam jest dyspozycja i później ta dyspozycja. Osoby zaproszone, małżeństwo Sikorskich i ten szef Gazety Wyborczej, zapomniałem, Hajdarowicz. Trójka z Polski jest zaproszona. Mamy 10 minut, może wykorzystajmy na książki. Tak jest. Także książki ewentualnie, to też są książki pana doktora, które można nawet może podpisać. I 10 minut, niestety mamy pociąg, także. Także dziękuję Państwu bardzo. 10 minut jeszcze mamy na podpisanie.